Dzień dobry. Klub Świata Komiksu, Tomasz Kołodziejczak, Mary na reczce, gdyż dzisiaj porozmawiamy sobie o katalogu wydawnictwa Egmont. Komiksowym, rzecz jasna. W chwili, gdy nagrywam tę audycję, ten program, ten vlog, katalog jeszcze nie jest postawiony na sieci Egmontowej. Widziałem jego prawie ostateczną wersję, ale tam do końca trwają prace. Ale Państwo, wydaje mi się, już ten katalog na sieci możecie obejrzeć albo będziecie go mogli zobaczyć na dniach. Więc wtedy z lekkim wyprzedzeniem posłuchacie tej mojej opowieści. Informacje od wydawnictwa. Zasadniczo właśnie sieciowa wersja katalogu będzie dostępna dla tak zwanej szerokiej publiczności. Egmont wydrukuje także wersję papierową, ale w bardzo małym nakładzie, do celów czysto profesjonalnych, czyli dotrze ona do księgarzy, do hurtowników, do dziennikarzy. Więc na pytanie, gdzie można zdobyć katalog, odpowiadam w imieniu wydawnictwa, no raczej nie będzie to łatwe, a wręcz może będzie to niemożliwe, chyba że jesteście hurtownikami, księgarzami albo dziennikarzami. Z czego to wynika? No z tego, że katalog będzie miał około 380 stron, więc będzie jeszcze grubszy niż ten w zeszłym roku. Katalog będzie zawierał całą ofertę Egmontu w strukturze takiej jak katalogi zeszłoroczne, czyli tam będzie informacja o komiksach dziecięcych, familijnych, o superbohaterskich, komiksach wydawców amerykańskich, francuskich, mistrzowie komiksu, polscy. Szczegółowo to sobie zobaczycie w spisie treści, ale wszystko w katalogu będzie wyglądać tak jak w latach poprzednich, oprócz tego, że nowe okładki się pojawią, a niektóre wylecą. Ale też, i to jest bardzo ważna informacja, w katalogu pokazanych jest trochę okładek komiksów, które raczej niedostępne są już na pierwotnym rynku księgarskim. To jest zawsze taka dyskusja w wydawnictwie, czy jeśli tam czwartego tomu jakiejś serii Marvela, co do której wiadomo, że nie będzie dodrukowywana, nie ma już w magazynach Egmontu, czy pokazywać ją w katalogu. No i zazwyczaj zapada taka decyzja, tak, pokazywać, ponieważ sprzedaje Egmont dalej tom 5, 6 i 7 i chodzi o to, żeby czytelnik wiedział, jakie tomy poprzednio się ukazały, żeby mógł je sobie kupić na rynku wtórnym. Ja dzisiaj będę korzystał z pomocy komputera, bo tych informacji jest sporo, nie chciałbym czegoś przegapić, więc zerkam tu czasem, z góry uprzedzam. Katalog jest w miarę pełny, to znaczy zobaczycie tam komiksy, które Egmont planuje wydać do końca roku, przy czym na części z nich wciąż nie ma cen, a to dlatego, że tak jak w poprzednich latach ceny na rynku wydawniczym ciągle się zmieniają, no i lepiej, żeby tej ceny nie było, ona się pojawi właściwie w momencie, kiedy Egmont w sieci zacznie pokazywać już konkretne wydanie komiksu, niż pokazać w katalogu złą cenę, a potem ją zmieniać. To by bardzo utrudniło życie wielu naszym handlowym partnerom. No i takie zastrzeżenie, kończę już ten wstęp, ale wydaje mi się, że był on ważny. Ja nie będę omawiał szczegółowo całego katalogu. W dawnych czasach takie prezentacje katalogu odbywały się na targach książki, czy bardzo długie prezentacje w sieci. Chyba to nie ma sensu. Można sobie obejrzeć te wszystkie strony, a dzisiaj to nagranie będzie raczej dłuższe niż krótsze, a dzisiaj chcę zwrócić Waszą uwagę na kilkanaście komiksów i serii, na które ja szczególnie czekam w tym roku, jeśli chodzi o Egmont, ale także na te serie, które są ważne, na których dostrzeżeniu i wskazaniu zależało wydawnictwu Egmont. Tak więc ruszamy. Egmont, katalog 2024 przed Państwem. Na okładce katalogu widzicie Państwo okładkę jubileuszowego tomu komiksowego o perypetiach Kaczora Donalda. To jest specjalne wydanie związane z tym, że pismo Kaczor Donald ma 30 lat, a sam Kaczor Donald 90. Historia życia Kaczora Donalda, komiksy różnych twórców. Szykuje też Egmont na ten rok premiery kilku nowych serii dziecięcych. Bardzo duży wysyp komiksu dziecięcego firma zrealizowała ze 2 lata temu, 3 lata temu. Potem trzeba było powydawać kolejne tomy serii już wcześniej wypromowanych. No a w tym roku nowe uderzenie, kilka bardzo fajnych serii. Zwróćcie Państwo na nie uwagę. Wśród tych nowych serii jedna,
której wydaniu myślałem tutaj od bardzo, bardzo dawna, no i w końcu pani Martyna podjęła decyzję o tym, żeby ją zrobić. Zombiaczek to jest nowa seria Kazenowa i Williama, czyli twórców Sisters, takich horrorek dla trochę starszych czytelników, dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży. Bardzo sympatyczna opowieść, no a nowe Sisters także w tym roku, w październiku konkretnie. Także spora oferta komiksu dziecięcego i duża część katalogu to są opowieści z tego właśnie segmentu. Przy okazji reedycje wielkich klasyków. Świętujemy w tym roku 50. rocznicę wydania pierwszego odcinka przygód Jonka, Jonki i Kleksa. Tak, tak, tak. Charlotte Pawel, nieżyjąca już klasyczna rysowniczka, twórczyni komiksowa, zaczęła tę przygodę ze śmiesznym stworkiem z atramentu 50 lat temu i z tej okazji Egmont szykuje specjalną edycję komiksów o Kleksie w 3 grubych tomach, w twardych oprawach. Więcej informacji znajdziecie w katalogu i na stronach Egmontu, ale uczulam, że będzie ta edycja. Jesienią Egmont odpali twardookładkową edycję Asterixa. Z tego co wiem, jeszcze trwają dyskusje z licencjodawcą o ostatecznej zawartości stron edytorskich, o tym jak będą wyglądać okładki, więc w katalogu nie znajdziecie jeszcze ostatecznych rozwiązań i informacji, ale tak, na pewno ta edycja ruszy pod koniec tego roku. To będą pojedyncze tomy, ale wzbogacone o materiał edytorski. No i jesteśmy przy klasyce, choć już może nie tak super dziecięcej, to zwracam waszą uwagę na 13. Klasyczny komiks napisany przez Vanhama. Kilka różnych edycji w Polsce. Był czas, kiedy Egmont wydawał, inni wydawcy, tam Siedmioruk czy Taurus. Komiks wraca do Egmontu i w postaci integralnej z dodatkowymi materiałami będzie się ukazywał. Myślę, że to wielka frajda dla wszystkich miłośników tej serii, a także dla nowych czytelników. Duże, porządne wydanie. Żeby zakończyć te wątki dziecięco-młodzieżowo-klasyczne, to drobny komiksik w segmencie manga. Tam jest więcej tytułów. Jak Państwo wiecie, manga w Egmoncie to jest manga brandowa, manga pochodząca od dużych licencjodawców. Ja tam bardzo lubię taki komiksik pojedynczy Halloween, Nightmare Before Christmas, czyli Miasteczko Halloween po polsku. Ukazał się jeden tom, który był adaptacją filmu, a w tym roku ukaże się kolejny tomik Dyniowy Król. No i bardzo na niego czekam, bo jestem maniakiem tej franczyzy i tego świata. Żeby nie było, że zawsze na końcu o nich, no to superbohaterowie teraz, tak? Już tam wy wiecie, do kogo mrugam. Żeby nie było, jak zwykle gigantyczna oferta, gigantyczna, kilkadziesiąt tytułów i od Marvela, i od DC, a oprócz tego kilka innych drobniejszych superbohaterskich franczyz i katalog jest pełen stron o superbohaterach, także tych backlistowych. No i to właśnie tej sekcji najbardziej dotyczyła moja pierwotna uwaga. Egmont wydał bardzo dużo komiksów ongoing, czy to w ramach Marvela, czy DC. No i w katalogu cały czas pokazuje część tej oferty, której być może nawet już sam nie dystrybuuje, która jest dostępna tylko na rynku wtórnym, po to, żeby czytelnikom, w szczególności nowym, którzy docierają dopiero do hobby, zaczynają kupować komiksy superbohaterskie, a także tym, którzy chcą sobie to wszystko uporządkować, pokazać, co jest, co było, z czego wynikają te nowości, które teraz są na rynku. Więc tak należy to interpretować. No i tych nowości jest mnóstwo, oczywiście w większości, ich nie czytałem, w zdecydowanej większości, ale mam parę takich typów w obu tych głównych franczyzach, na które bym chciał zwrócić Państwa uwagę. W Marvelu Agent Asgardu, śmieszny komiks, naprawdę zabawny, taki lekki odpoczynek od tych wszystkich dętych historii, które tam do superbohaterszczyzny trafiają. Planowany jest też na ten rok Marvel Noir. Wiem, nie wszyscy lubią Spidermana Noir, ale ja na przykład bardzo, więc skoro ja tu nagrywam, to ja dzielę się moimi opiniami. Nie czytałem jeszcze tego Marvela Noir i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Ta wersja superbohaterszczyzny z Marvela bardzo mi się podoba.
Bardzo ważnym eventem tegorocznym, jest X Mieczy. W dwóch tomach się ukaże ten komiks i w katalogu macie pokazane dwie możliwości zamawiania go. Jedna to po prostu tom po tomie, a będzie też tam jakiś pakiecik, dwa tomy razem w takim dodatkowym kartonowym opakowaniu, ale nie jakimś grubym. Uprzedzam, że to nie będzie jakiś gigantyczny slipcase, po prostu małe pudełeczko i wtedy te dwa tomy będzie można w sumie razem kupić taniej niż kupując je pojedynczo. Oczywiście nakład ograniczony tej wersji w pudełku to chyba oczywiste. No i na jesień szykuje się nam Broń X w wersji Marvel Limited, czyli w tych wielkich wydaniach, no, kolekcjonersko-inwestorskich. Przewaliła się znowu przez sieć jakaś dyskusja o sensowności takich komiksów. No zasadniczo one są wydawane w małym nakładzie, dlatego że są przeznaczone dla tych odbiorców, którzy chcą mieć na półce coś jakkolwiek unikalnego. A teraz dyskusja, czy ten nakład to ma być 300, czy 500, czy 1000, co to znaczy unikalne w polskich realiach, to jest zupełnie osobny temat i ja jako były już wydawca uważam, że jak się obiecało, że czegoś w jakiejś postaci się już nie będzie drukować czy dodrukowywać, to w tej postaci chyba nie wypada tego dodrukowywać. No ale każdy robi po swojemu, więc Broń X, dwie wersje okładkowe do wyboru, do koloru, to jesienią. I przeskakujemy do Batmana. Tu chyba kluczowe dla tej franczyzy jest to, że w połowie roku odbywa się restart dwóch batmanowskich serii, Batmana i Detective Comics. Będą znowu tomy z numerami 1, no bo jest event, bo jest zmiana całego świata i nowy czytelnik może sobie wskoczyć w tym miejscu, a czytelnik starszy od nowa zacząć zbierać tomy od numeru 1. Warto na to zwrócić uwagę. Ja chyba najbardziej czekam jednak na pierwszy tom Śmierci Supermana. W trzech tomach ma być całość. Ten pierwszy składać się będzie z dwóch miękkookładkowych trade'ów amerykańskich, plus tam jakieś dodatkowe materiały. Szczegółowo na pewno ta informacja będzie podana w sieci w ramach prezentacji tego tomu. Stare Batmany czyta się fajnie, szczególnie jak ktoś ma tyle lat co ja, to już wiadomo, lubi te rzeczy, co kiedyś się czytał, albo takie są z jego czasów trochę bardziej. Superman to nie Batman, ale myślę, że warto sięgnąć po tę opowieść. Czekam też bardzo na dwa komiksy Toma Kinga, Człowiek Cel i Gotham Rok Pierwszy. Mówiłem to już wielokrotnie, jeden z najciekawszych, najmniej oczywistych scenarzystów komiksu superbohaterskiego obecnie i na każdy jego nowy tytuł czekam z zainteresowaniem. No i nie mogę nie wspomnieć, że czekam również na Jokera Świat, komiks, który ukaże się jesienią, który będzie kontynuacją takiego projektu Batman Świat, czyli w Jokerze Świat dostaniecie kilkanaście krótkich historyjek stworzonych przez zespoły twórcze z różnych krajów, a dotyczące Jokera. Ja miałem tę przyjemność, że DC zaproponowało mi napisanie historyjki do Jokera Świat. Narysował to Jacek Michalski, twórca znany, badający świetną, realistyczną kreską. Mam nadzieję, że efekt tej pracy będzie się Państwu podobał, a generalnie lubię takie antologie, lubię różne spojrzenia. Wiadomo, że antologia to jest zbiór, w którym jedne krótkie historie, czy to komiksowe, czy literackie, bardziej podobają się jednym, inne innym, ale jest to zwykle ciekawy miks różnego spojrzenia na dany temat. No i tutaj będziemy mieli to różne spojrzenie na Jokera. Uważam, że clown, Joker, błazen w Polsce ma rozliczne konotacje i te spróbowałem z Jackiem wydobyć. Komiks gatunkowy, science fiction, thriller, fantasy i różne inne rzeczy. Takich serii Egmont ma w swojej ofercie bardzo dużo. Zwrócę uwagę na kilka tytułów i cykli, które wydaje mi się są szczególnie ciekawe i interesujące. No po pierwsze mamy dwie serie ze Stanów z dawnego Vertigo, które wreszcie trafiają na polski rynek, prawda? Na rynek trafiają, nie na ryjek. I mam nadzieję, że nie padną na ten ryjek, jak wejdą, bo są dobre po prostu, szanowni państwo, bo są dobre.
Pierwsza to Niepisane, napisana przez Kareya, tytuł oryginalny Unwritten, więc wyjaśniam, bo część z Was może kojarzyć ten tytuł tylko w angielskiej wersji. Niepisane. Całość będzie wydana w 6 tomach w twardych oprawach. Pierwszy ma wyjść pod koniec tego roku. Podobnie Sandman Mystery Theater w oryginale, a u nas w Polsce Teatr Tajemnic. Również od redakcji mam info, że w 6 tomach w twardych oprawach. To nie jest Sandman z tego uniwersum Sandmana Gaimanowskiego, tylko inny Sandman, objaśniam od razu, ale to wszystko sobie doczytacie również pod koniec roku. Myślę, że to były z tych dawnych vertigowskich serii takie dwie, na które i najbardziej czekali czytelnicy i których tutaj najbardziej na rynku brakowało. Ponieważ Świata Kwilono bardzo ładnie pracuje, wydawnictwo podjęło decyzję o wydaniu kolejnej serii fantasy 5 krain. Dobry, z przyjaznymi recenzjami i dobrym odbiorem we Francji komiks fantasy, w której to postacie bohaterów są postaciami zwierzęcymi. Nie czytałem tej serii, to już są nowe decyzje, ale od dawna tutaj gdzieś na półeczkach nam się te tomiki przewalały, więc bardzo jestem ciekaw i mam wielką ochotę na tę lekturę. Jak jesteśmy przy fantasy, no to mogę powiedzieć, że na jesień Egmont szykuje również Smoczą Krew Bedu. Tak, tak, tak. Ten Bedu od Hugo stworzył nowy komiks, One Shot, po wielu, wielu latach przerwy i rysowania komiksów zupełnie innego typu. I ta seria, w zasadzie ten One Shot, trafi na polski rynek. W sierpniu, wrześniu, chodzi o to, żeby był na festiwal komiksu w Łodzi. Smocza Krew, zdecydowanie. Bardzo czekam na ten komiks. Również taki tytuł, który od dawna był gdzieś w planach i w końcu się realizuje. Dziękuję, że spole Egmontu, że w końcu to zrobiłeś. To Navis ze Świata Armady. Cykl jest znany, cykl science fiction. Ukaże się w tym roku integral zbierający nowe tomy, jeszcze wcześniej w Polsce niewydane, ale też trafi taka dodatkowa opowieść, perypetie młodej Navis tam na tej planecie, gdzie ze swoim tygrysem ganiała i miała różne przygody. Taką kartunową kreską, trochę bardziej rysowany komiks, ale myślę, że warto. Wszyscy wielbiciele Armady powinni po niego sięgnąć. Świata Kwilono, o którym już wspominałem, rozwija się. Tamten jeden tom miesięcznie mniej więcej jest drukowany. Ważne jest to, że rozpocznie się kolejny cykl w tym roku w ramach tego uniwersum, czyli Ziemię Ogona. Zostaniemy przeniesieni w ogóle w inny kawałek świata Kwilonu. Zmienimy geografię. Myślę, że to może być ciekawe, odświeżające, niezależnie od tego, że kolejne perypetie elfów, troli, orków, krasnoludów i magów również będą się ukazywać. No i wreszcie Marini. Ten autor w zasadzie w całości niemalże w tej chwili w ofercie Egmontu. Kontynuowane będą jego serie, tam ze Skorpionem wydawnictwo dotrze już do tych tomów, których w Polsce wcześniej jeszcze nie było, a ukaże się też zbiorcze wydanie Gwiazdy Pustyni, czyli jego komiksu wydanego wspólnie razem z Desbergiem, scenarzystą, komiksu dla mnie trochę sentymentalnego, bo był to jeden z pierwszych komiksów, jakie dawno, dawno, dawno temu wydaliśmy w ramach takiego cyklu Mistrzowie Komiksu. Sporo. Sporo komiksów gatunkowych, cały czas w ofercie, w katalogu wielu mistrzów komiksu. To skoro jesteśmy przy komiksie gatunkowym, to może od razu powiem o kontynuacjach, żeby nie przeskakiwać potem. Do końca roku ma być zamknięty ten, czyli 6 tomów powinno się ukazać. Ukaże się kolejny tom Pasażerów Wiatru Burżona. Dopominaliście się o ten tytuł, ja również się dopominałem, ale on tak się przesuwał. Więc tam będą też do druki tych tomów Burżona, których brakuje. Corto Maltese, Nocny Berlin, kolejny tom. I kontynuacja Światów Aldebarana Leo, czyli Neptun. Warto. I też odpowiadam tym wszystkim, którzy pytają, kolejne komiksy Leo, czy też kontynuujące dzieło Leo będą wydawane przez Egmont, ale nie w tym roku. Czas na polskie komiksy i zaczniemy od Pałacu Wszystkich Przyszłości. Ciekawego projektu,
związanego z Pałacem Saskim, zburzonym przez Niemców, mam nadzieję odbudowanym niezadługo, w pięknej formie. Tobiasz Piątkowski napisał 3 historie, a kilku rysowników je zilustrowało. To są fantastyczne, alternatywne historie, których akcja toczy się wokół Pałacu Saskiego, planowana na 3 tomy. Nie znam szczegółów jeszcze, bo jakkolwiek uczestniczyłem bardzo dawno temu w początkach rozmów na temat wydania tego komiksu, no to już nie obsługiwałem go w czasie, gdy był kreowany, ale znając Tobiasza Piątkowskiego, wierzę, że historia jest pewnie zakręcona, ale na pewno intrygująca. Format komiksu inny niż te tomiki robione przez nas kiedyś z Muzeum Powstania Warszawskiego i Agencją Wywiadu. Duży, twarda oprawa, 3 różnych rysowników i kontynuowana opowieść. Wielką frajdę sprawia mi fakt, że w tym roku trafią na rynek pierwsze tomy 3 nowych serii komiksów dziecięcych, laureatów konkursu imienia Janusza Chrysty ostatniej edycji. Na Wyspie Pyszności, Bati, Jelmo i Cząberek. Cząberek to kocie. Smutna, ale bardzo humanistyczna, czy też kotonistyczna opowieść. Bati, Jelmo, fantasy dla dzieciaków. Ładnie narysowane i zabawne. Na Wyspie Pyszności jedzenie połączone z biznesem, połączone z piratami, połączone z fajną rodzinką. Nowe nazwiska na polskiej scenie komiksowej w Egmoncie, laureaci konkursu Chrysty. Kontynuacje wielu serii, ponieważ to Polacy, to wspominam. Lilliput, Delisie, Lisek i Dzik, Sherlock Worms, drugi tom i Bradle, kontynuacja. Więc mamy tutaj trochę ciekawych propozycji. No i komiks częściowo polski, rysowany przez Piotra Kowalskiego. Wszystkie 8 oczu o pająkach. Trzeba uważać na nie. Piotr Kowalski, bardzo lubię tego rysownika. Poważny zawodnik na amerykańskim rynku komiksowym. Jego kolejne tytuły w Egmoncie. No i tym sposobem przez Piotra Kowalskiego płynnie przechodzimy do segmentu popkultura i kilka wyjaśnień. Pierwsze dotyczy aż 3 franczyz. Star Trek, Dungeons and Dragons and Conan. I Conan. Ale mam tu napisane and, to dlatego tak powiedziałem. W katalogu nie znajdziecie zapowiedzi kolejnych tomów. To nie oznacza, że na pewno nic w tym roku się nie ukaże pod tymi brandami, ale może coś dopiero ukazać się w roku przyszłym. Generalnie w tych 3 przypadkach następowały zmiany licencjodawców, o czym kilkakrotnie już mówiłem, na przykład jeśli chodzi o Conana. I tam wciąż są jakieś kłopoty. To znaczy wydawnictwo Egmont, żeby ruszyć z wydawaniem takich komiksów, musi po drugiej stronie mieć ostatecznego partnera, z którym może podpisać kontrakt, który dostarczy materiały. No a potem jeszcze mija trochę czasu, zanim się te komiksy przygotuje i wyda. No i wygląda na to, że nie ma gwarancji dzisiaj, że kolejne tomy z tych serii ukażą się jeszcze w tym roku, no nie licząc tych, które już tam na bank są zapowiedziane i do których prawa były kupione wcześniej. Więc nie martwcie się, kontynuacja Star Treka, Dungeons and Dragons i Conana jest planowana, ale być może dopiero pod koniec tego roku albo już w roku przyszłym. Natomiast oczywiście kontynuowany będzie Star Wars, dużo gwiezdnowojennych komiksów, macie nowe komiksy z Wiedźmina i te nowe opowieści i adaptacje. Jest Cyberpunk, jest Blade Runner, więc jest co czytać i jest co kupować w obszarze tego, no nazwijmy, popkulturowego komiksu. Cały katalog do obejrzenia, 380 stron, tam na końcu są jeszcze gry planszowe związane jakoś ze światami komiksowymi. Myślę, że też warto zajrzeć do tego działu. Nie przedłużam, bo to i tak stosunkowo długie nagranie, jak na nasze spotkania. Zapraszam do przeglądania katalogu, zapraszam na strony internetowe wydawnictwa Egmont, gdzie zapowiedzi z wyprzedzeniem 2-3 miesięcy będą się ukazywać. Tam ceny, tam uzupełnienia. Oczywiście wszystkie komiksy, których terminy wydania w katalogu są podane na jakiś miesiąc, mogą się opóźnić. To zastrzeżenie powinno paść na początku, pada teraz. Plany są w katalogu, ale życie jest
bracie, życie, jak śpiewał Jan Krzysztof Kelus. Do zobaczenia pewnie na targach majowych w Warszawie.